Ladies and gentlemen, John Powell. RMF classic, of course, and we are here to do the most important thing at this festival, namely get a lot of information from our guests of honor whom we've just met to you, the people who love him, love FMF, and love everything that's as good as this meeting. Proszę Państwa, witamy w Krakowie, 15. Festiwal Muzyki Filmowej I spotkanie z Johnem Powellem. Thank you very much, John, for being here. Tell me, how is it to be from the UK, live in LA, and come to KRK, which is Kraków? How do you love our city? Okay, bardzo dziękuję. Proszę, opowiedz nam, jak to jest przylecieć z Wielkiej Brytanii, tak naprawdę też z Los Angeles, I wylądować tutaj w Krakowie. Opowiedz nam o tym, jak wspaniałe jest to miasto. How sarcastic was that question? A ile to było sarkastyczne? Because the thing is, it sounds awfully kind of fancy. Oh yes, I live in Los Angeles, I come from England, and here I am in Krakow, and it's beautiful. I guess it is fancy. Jest takie angielskie słowo fancy. Nie wiem, na ile dobrze to się na polski tłumaczy. No ale po prostu to brzmi dobrze, tak? Mieszkam w LA, pochodzę z Wielkiej Brytanii, a teraz jestem w Krakowie. No to jest świetne. Yeah, I don't think you like fancy things. You make things simple. So your studio is called Five Cats. Why Five Cats? Because I had five cats. Okay, ale wydaje mi się, że wolisz rzeczy proste, bo na przykład twoje studio nagraniowe nazywa się Five Cats, czyli pięć kotów. Dlaczego? Bo mam pięć kotów. I mean, I now have poodles. So I didn't change the name to, you know, two poodle studios. But I like the idea of five cats because there's a jazz reference in there, you know, cats. And there's also five cat is the nerd in me because there's a thing called cat five, which is a type of, you know, Ethernet cable. Yeah. This is really down the bottom of the nerd scale. You know, it's the high notes for nerds. No cóż, teraz mam tak naprawdę dwa pudle I myślałam o tym, żeby zmienić nazwę mojego studia nagrań na dwa pudle, ale póki co to jest pięć kotów. Lubię tę nazwę, mamy tutaj nawiązanie do jazzu. To też pokazuje, jakim jestem nerdem, no bo wiadomo, Cat 5 to jest taki kabel ethernetowy. To jest tak naprawdę szczyt. Jakość kabla. Jakość kabla, bardzo dziękuję za dopowiedzenie. To jest po prostu szczyt tego, jakim nerdem można być. There are nerds who know more about these cables than we do, of course. Państwo po prostu są większymi nerdami niż my. We won't go off on a little half an hour discussion about Cat 6 and Cat 7 and their routing possibilities and how the angles at which you have to go and because that would really bore you, even more than I'm already boring you now. Czyli przez kolejne 30 minut będziemy mówili już o tych lepszych kabelkach Cat 6, Cat 7, o różnego rodzaju routingu, który przy ich pomocy można robić. Oczywiście wszyscy się wtedy znudzimy jeszcze bardziej niż jesteśmy znudzeni już w tej chwili. Boring, you say. Okay, so let's go to the other side of fancy. Your first album, I believe, of your music with Five Cats is called Hubris. Why the hell? Why hubris? Because of the main work in it, this oratorio, which is about the beginning of the First World War. Okej, okay. Wracamy do rzeczy fancy. No I teraz takie pytanie. Pierwszy album wydany przez twoje studio nagrań, Pięć Kotów, nosi nazwę Hubris. Na polski można to przetłumaczyć jako nieposkromiona pycha. Dlaczego? Odpowiedź jest taka, że mamy tam muzykę do oratorium, które nawiązuje do I wojny światowej. And the, you know, the idea of hubris is twofold. One which is the story of the First World War is about hubris, it is about men's hubris. And also I felt that it was appropriate for me to point out that I was pretty I had a lot of hubris myself to even try and write a war requiem. So.
No i tutaj idea tak naprawdę jest podwójna. Z jednej strony nawiązujemy do historii pierwszej wojny światowej, która tak naprawdę wynikała z pychy, z ludzkiej pychy. A ja także chciałem nawiązać do tego, że w ogóle próba napisania rekwiem na temat pierwszej wojny światowej ode mnie też, to tak naprawdę świadczy o jakiejś pysze z mojej strony. So we heard a piece of that yesterday. Yes, and there was another piece on the other concert for Ukraine as well. So this week you've heard two pieces of it. Tak, fragment tego rekwiem usłyszeliśmy wczoraj. Jeszcze inny fragment z tego rekwiem zabrzmiał podczas koncertu dla Ukrainy. W czwartek, on Thursday. The concert for Ukraine on Thursday, yeah. So what is this subtitle of that? Because when you talked about the Prussian Requiem, you said the victory is, and I had problems understanding the last word, whether you mean ours, O-U-R-S, or ours, A-R-S-E. No, I generally don't make comedy out of the First World War. So it was definitely ours. Ours. Chciałem dopytać o ten podtytuł A Prussian Requiem, czyli rekwiem pruskie. Tamte pierwsza część tego rekwiem nosi tytuł Victory is Ours po angielsku, ale to można też przeczytać jako Victory is Us, czyli tak, zwycięstwo jest nasze, tudzież zwycięstwo to dupa, mówiąc wprost. Ale tutaj jednak John Powell mówi, że nigdy sobie nie żartuje z tematu wojen. No raczej sobie nie należy żartować z pierwszej wojny światowej, zbyt była to bolesna rzecz. But you know, my computer, I use Dragon for voice dictating. It was quite clear that the wrong meaning was intended. Oh, it just dictated A-R-S-E. Speaking of misattribution by computers, you played an encore yesterday, and I just tried to make sure that I hear the proper piece, and look what SoundHound turned out. Yes, it's got Harry Gregson-Williams on that piece, and Harry and I did write obviously the music together, but this piece, and he'd be the first to tell you, was definitely out of my very strange mind. I mean, that's the words he would use, but you'll find that if any of you have to ever release music, the chances of getting the correct titling and tagging in it is just very, very low. I don't know what it is. Everything comes out wrong at the other end. So, especially with classical music, it's just a huge problem. Odnosząc się do wczorajszego bisu Chicken Run, ja chciałem sobie sprawdzić, czy faktycznie dobry kawałek słyszę, i tutaj w aplikacji wyskoczyło mi od razu, że to jest muzyka Harry'ego Gregsona-Williamsa. Odpowiedź jest, że faktycznie tę muzykę napisaliśmy razem, a też taki komentarz dla Państwa, gdyby ktoś z Państwa kiedyś chciał wydać muzykę i ona miałaby się pojawić w tej aplikacji, naprawdę to, żeby tam odpowiednie nazwiska, nazwy, tytuły się pojawiły, to wymaga naprawdę wielkiego wysiłku, w szczególności jeżeli chodzi o muzykę klasyczną. Nie wiem, czemu tak jest. Nobody does, and nobody probably ever will. Just like nobody knows what it takes to be the best man writing film music. But there is somebody here in the middle of the hall who wants to ask you a question concerning that. Please. Translate and I'll just pass the mic. No i nigdy się nie dowiemy, tak jak nigdy nie dowiemy się, jak to jest być najwspanialszym kompozytorem muzyki filmowej, ale wydaje mi się, że jest wśród nas ktoś, kto chciałby teraz zadać pytanie. Dzień dobry, dziękuję za przybycie do Krakowa, za spotkanie, za wczorajszy koncert. Odebrał pan wczoraj nagrodę imienia Wojciecha Kilara. Wojciech Kilar często w wywiadach mówił, że na pytanie, co decyduje, że przyjmie propozycję pisania muzyki do filmu, wymieniał trzy rzeczy. Nazwisko reżysera na pierwszym miejscu, na drugim wysokość honorarium, na trzecim scenariusz. Jeżeli te trzy składowe mu pasowały, podejmował się pracy. Jak u pana to wygląda? Co decyduje o tym, że pan przyjmie projekt lub odmówi? I czy osoba z pana pozycją w Hollywood może obecnie przebierać w ofertach?
That is a very good question. There's no formula for knowing if you are going to write a good score, or if it's a good film, or if it's going to be a successful film. So I do have a very similar thing, which is the director over the star times by script, which is a very inexact formula. But if two of those things are good, you have a chance. If two of those things are not, you shouldn't do it. So a great star and a great script. You can get away with a dodgy director. If the script is terrible, but it's an amazing director and an amazing star, that one is difficult. That's an aside, that might work. But if it's a terrible star, a terrible director, and a terrible script, I'd recommend not doing it. Bardzo dobre pytanie. Właściwie nie ma tutaj żadnej reguły. Nigdy nie możemy być pewni do końca, czy muzykę, którą napiszemy, będzie dobra, czy to będzie dobry film, czy ten film odniesie sukces. Także wydaje mi się, że u mnie jest troszeczkę podobnie jak w przypadku Wojciecha Kilara, tylko że to jest tak, u mnie to jest reżyser łamany przez gwiazdę razy scenariusz. Czyli jeżeli na przykład mamy słabą gwiazdę i słaby scenariusz, no to absolutnie się tego nie podejmujemy. Jeżeli dwa z tych elementów są dobre, czyli reżyser tudzież gwiazda plus scenariusz, zdecydowanie tak. Jeżeli mamy fantastycznego aktora, fantastyczny scenariusz, słabszego reżysera, jest szansa, że sobie z tym poradzimy, no ale oczywiście jeżeli i reżyser, i aktor, i scenariusz są słabe, no to absolutnie się tego nie podejmuje. I'm just trying to run all those triads in my mind, and it just prompted another question. Do you write for characters, and how was it with Aunt Z or Aunt Z? Did you write it for Woody Allen? The characters are part of the story, so the idea is to find the story and see where the characters are going and what's going to change in their lives between the beginning of the story and the end. And so I prefer to look for those arcs of change and then try and identify those rather than just the character. I mean, sometimes you do need a bad guy theme, and that's fine. But, you know, it's all about the story arc and how the characters fit into that. So it gives you more flexibility to use the tunes on different people. They don't have to be just one single person. It could be somebody else, another character being heroic. So you can use the same themes. To doprowadziło, tak sobie pomyślałem o tych zestawach reżyserów, aktorów i scenariuszy w głowie i to właściwie prowadzi mnie do kolejnego pytania. Czy czasem piszesz może muzykę ze względu na konkretne postaci filmowe, na przykład Mrówkę Z? Czy ta muzyka została napisana dla Woody'ego Allena? Odpowiedź była następująca. Postaci tak naprawdę stanowią część opowieści, a ja zawsze staram się szukać jakiejś historii w filmie i to, co jest dla mnie tak najważniejsze, to jest to, jak ta postać się też zmienia, jak ją widzimy na początku, a jak jej sytuacja wygląda pod koniec filmu. Także nawet nie sama postać mnie interesuje, co ta ścieżka, którą postać w danym filmie przechodzi. Oczywiście czasem wystarczy czarny charakter i to nam już pomoże, ale jeżeli mamy właśnie taką jakąś zmianę w tej postaci, to też możemy odpowiednio tutaj tworzyć do tego i kształtować muzykę. So, you didn't know that would be Woody Allen, or did you, at the moment of writing? Oh yeah, I mean, in animation, the one thing you have is the voices. You sometimes don't have the visuals, you have very rough drawings, an ant standing there. But you'd have the voice, always. And so... No temps. Sometimes when they change things, or if you come on very early, yeah, it's a constantly developing storybook, you see, that's not moving for the longest time, and then bits start to move, and then bits start to look fantastic, and then it's all finished. Czyli czy wiedziałeś od początku, że to będzie Woody Allen, gdy pisałeś tę muzykę? No, właściwie tak, ponieważ gdy piszemy muzykę do filmów animowanych, to co nam dają,
najczęściej to są właśnie głosy. Jeżeli chodzi o obraz, no widzimy jakąś po prostu zatrzymaną klatkę, prawda, no nie wiem, stoi tam jakaś mrówka i tyle. I dopiero później te poszczególne obrazki zaczynają się poruszać i film się rozwija. Tutaj jeszcze było takie pytanie, czy dostają Państwo, kompozytorzy, tak zwane tempy, czyli taką muzykę, która jest podłożona wcześniej, zanim się w ogóle poprosi kompozytora o stworzenie muzyki oryginalnej do filmu. A odpowiedź była, że niekoniecznie. Jak najbardziej. Okay, when you finally have the person and you write for the character, for the arc, is there fun in it, or is it hard work, or is it both? And I'm nasty because I listened to one of your answers about those. On YouTube. I do enjoy my job. But sometimes it's like everybody else's job. It takes longer than you think, and it's less fun than you think, more stressful. I think I write music because it brings me joy, but I get paid to take the stress of dealing, you know, with a big collaboration. Dobrze, czyli gdy już masz jakąś konkretną osobę czy postać, gdy ona przechodzi jakąś zmianę w filmie, to czy ta praca dla ciebie to jest może zabawa, może jest to po prostu ciężka charuwa, a może jedno i drugie? Przyznaję, że zadaję tutaj to trudne pytanie, ponieważ podsłuchałem twoją odpowiedź na takie pytanie na YouTubie. I odpowiedź jest następująca, Johna Powella. Bardzo lubię moją pracę, ale oczywiście jak w każdej pracy, czasami napisanie czegoś zajmuje mi dłużej niż zakładałem, czasami nie jest aż tak zabawnie, czasami poziom stresu jest dość wysoki, więc pisanie muzyki zdecydowanie sprawia mi radość, a potrzebuję, żeby mi za to zapłacili, żeby po prostu zniwelować ten stres, który czasem mi temu tutaj towarzyszy, też przy okazji współpracy przy filmie. I will definitely steal that answer and try to use it about our profession. Tak, chyba wykorzystam tę odpowiedź i będę w ten sposób negocjował w przypadku, gdy płacą nam za zawód tłumacza. You said that sometimes you work longer. Are you allowed to do it, or are you always on a very tight schedule? I think the schedule is, and the shorter schedules and the adrenaline that creates is a very useful part of how I am built. I do not focus very well until somebody gives me a very, very clear indication that if I don't focus now, it will go horribly wrong. And that's been one of the main engines of my career, I think. Czy faktycznie możesz sobie pozwolić na to, żeby pisać jakąś muzykę dłużej, a może zawsze ten termin jest bardzo jasno i ściśle określony? W moim przypadku ten krótki termin wyzwala adrenalinę i to mi po prostu się przydaje, bo ja przyznam, nie jestem w stanie się skupić do momentu, kiedy ktoś nie pokaże mi palcem i nie powie, słuchaj, jeżeli teraz tego nie zrobisz, no to po prostu będzie bardzo źle. The rat race. Yesterday, yesterday you started from the rat race and you told that story. Tak, wczorajszy koncert rozpoczął się od muzyki do filmu Wyścig Szczurów i opowiedziałeś właśnie tę historię. I'm sorry, I'm repeating myself apparently. Bardzo przepraszam, najwyraźniej się tutaj powtarzam. Absolutely not. You use different words, you came from a different question, and it's just, isn't it just being a piece of you? I definitely am very good at remembering something lots of different ways and then talking about them as if it's just occurred to me again. Zdecydowanie nie, no przecież powiedziałeś to innymi słowami, padło inne pytanie, czy to nie jesteś po prostu ty? No tak, ja zdecydowanie jestem bardzo dobry w pamiętaniu różnych rzeczy na różne sposoby i po prostu opowiadam to na nowo, jak gdyby to znów po raz pierwszy mi się przydarzyło. Okay, so let's decide one thing, not once and forever, but let's say for this hour, how many John Powells are there? Because there's definitely the animation John Powell, there's definitely the thriller Bourne, and
actor? I know exactly of two. There's this one here, and then there's another one in Germany that I met 25 years ago, who looks exactly like me. He's 2 inches taller. He was a little younger, but and he was very nice. But he was very confused why people were asking him questions about the opera that we'd just performed in Germany. No dobrze, to w takim razie na tę jedną godzinę tutaj zdecydujmy, ilu jest Johnów Powellów. No bo oczywiście jest John Powell, który pisze muzykę do filmów animowanych, też do thrillerów. Jest John Powell od Jasona Bourne'a. Okej, ja mogę powiedzieć tak jasno, że jest dwóch. Ten jeden, który siedzi tutaj z Państwem, a drugi to ten, którego spotkałem 25 lat temu w Niemczech. Wyglądający identycznie jak ja, no może ma 5 cm więcej, jest nieco młodszy, szalenie miły i naprawdę był bardzo skonfundowany, dlaczego zadają mu pytania na temat opery, bo właśnie wtedy naszą operę wystawialiśmy w Niemczech. Do you realize how a great interpreter you have here? You said 2 inches and we don't work in imperial, so it was 5 centimeters in Polish. That's very impressive. Tak, komentarz był a propos tłumacza, że faktycznie tutaj padło 2 cale, a zostało przetłumaczone jako 5 centymetrów, ale tutaj ja nie wiem, na ile szczera była ta odpowiedź. No naprawdę robi wrażenie. Speaking of impression, taking two composers together and making them do something, like you said yesterday in the morning, I believe is like herding cats, sorry, not 5, 2, 3. Like you mentioned Hans and yourself and Harry Gregson-Williams. Is that really so? Sparks, like, you know, from two cats rubbing their furs, electricity? In the cases I was talking about yesterday, yes, the idea is competition is good. You know, so if you've got two composers who are young and you show them each doing really good work, it makes the other one want to be good. But I had never had a problem with working in a team as a composer. Composing is not normally a team thing, it's just a single person. So I was quite used to doing it with Gavin and I when we were at college. We used to write music together, and it never occurred to me that that was unusual. Mówiąc o wrażeniach, jak to jest zestawić dwóch kompozytorów ze sobą? Czy to jest, nie wiem, coś tak trudnego, jak próba zagonić koty razem? No, nie 2, ale nie wiem, 3, 4, 5. Wspominałeś wczoraj o twojej pracy z Hansem Zimmerem, także o twojej pracy z Harrym Gregsonem Williamsem. No wiadomo, jak się koty dwa zepną, to... Elektryzuje. To elektryzuje, tak, zdecydowanie. Odpowiedź jest następująca, że naprawdę konkurencja zawsze pomaga. Jeżeli mamy dwóch kompozytorów młodych, każdemu z nich powiemy, że tworzy dobrą muzykę, to także każdy z nich będzie chciał napisać coś jeszcze lepszego. Ja przyznam, że nigdy nie miałem problemu z pracą zespołową, chociaż tak ogólnie mówiąc, praca kompozytora to nie jest praca zespołowa. Zazwyczaj pracujemy w pojedynkę, ale ja właściwie już od czasów studiów współpracowałam chociażby z Gavinem. Zawsze pracowaliśmy razem i nigdy nie wydawało mi się, że jest w tym coś wyjątkowego. Okay, you mentioned 2 young chaps, and how about a young chap and somebody of an established name, a hallmark like Hans Zimmer? I guess you worked on Kung Fu Pandas too? Yes, I'd worked with Hans quite a lot, and then I was off doing other things, and then I came back into the fold with Hans to do Kung Fu Panda, and it was wonderful. I hadn't written anything with him in a while, and it was different. It was, you know, I had much more of an established career, so he wasn't sort of as much my boss. And that helped. No dobrze, ty mówiłeś o zestawieniu dwóch jakby równych sobie młodych artystów, no ale jak to jest, kiedy zestawimy takiego młodego artystę z kimś jednak o już takiej pozycji, jak na przykład Hans Zimmer?
Z tego co wiemy, pracowaliście razem chociażby przy muzyce do Kung Fu Panda, do dwóch filmów. Tak, faktycznie dużo pracowałem z nim w przeszłości, potem zająłem się innymi rzeczami, potem znowu powróciłem, by z nim pracować i faktycznie wtedy stworzyliśmy muzykę do Kung Fu Panda i ta praca układała nam się wspaniale. No być może to wynikało z tego, że ja miałem też już zupełnie inną pozycję i po prostu nie był już tak bardzo moim szefem jak wcześniej. Well, of course, John Williams wasn't your boss either, but John Williams is the epitome for Star Wars music. How is it to step into that, especially that in yesterday's piece I could hear at least links to two different Star Wars pieces that I know, one with all the Imperial fleet coming out into space? Yeah, the influence that John Williams has had on all of us is is deep. But yeah, yesterday one of the pieces, the mine mission, was actually me doing an impression of John Williams in Jaws, I think. And also, if you've seen the film Guns of Navarone. Yep. and then Force 10 from Navarone. Yeah, Force 10. Joe Navarone. Yeah. There's also another moment in that film where they go into this contrapuntal, like a fugue. And so I was definitely trying to do an impression of John, but not so directly. It was because there is one fugue, I think, in the Star Wars canon that he did. But it's impossible to remove somebody like John Williams from your influences. A teraz jeśli chodzi o Johna Williamsa i muzykę do Star Wars, no jak to jest tak naprawdę właśnie kontynuować niejako jego dzieło? Zwłaszcza, że wczoraj podczas koncertu usłyszałem przynajmniej dwa różne tematy, które dobrze znam. Jeden to ten temat z Gwiezdnych Wojen, gdzie statki Imperium, prawda, lecą w przestrzeń. Oczywiście, wpływ Johna Williamsa na nas jest przeogromny. Wczorajszy kawałek, na przykład Mine Mission, to była taka moja impresja na temat szczęk Johna Williamsa. Jest też, prawda, muzyka do dział Navarone i tam z kolei John Williams napisał taki rodzaj fugi kanonu. I ja też stworzyłem właśnie coś takiego właśnie na zasadzie kontrapunktu. No po prostu trudno tak naprawdę usunąć ten wpływ Johna Williamsa. Wow. So, did you procrastinate doing solo a Star Wars? I always procrastinate. It's part of my methodology. And finally, did you show him the work, finished work, part of it, or...? I had a wonderful meeting with John in his house at the piano, where he played me his themes. Can you play the cajon? I wish I had played the cajon. It would have been better. Instead, he asked me to play my themes. So I pulled out some scraps of paper that I had and sat and played. And I'm a bad viola player, but my piano playing is even worse. And it was very tricky. That was the most stressful day of my life, I think. Cajon. So we're trying to figure out Spanish how to say drum. Yeah. Spanish drum, cajon. Cajon is, you know, in Spanish they call it cajon. Yeah. Just don't call it cajones. Dobrze, zanim przejdziemy do cojones, pierwsze pytanie padło o prokrastynację. Czy tym się zajmował John Powell, pisząc muzykę do Han Solo? Odpowiedź była oczywiście, no to jest po prostu moja metoda, tak właśnie funkcjonuje. A jeżeli chodzi o... później padło pytanie, czy pokazał Johnowi Williamsowi skończoną muzykę? I odpowiedź padła taka, miałem przemiłe spotkanie z Johnem Williamsem w jego domu przy fortepianie.
grał mi swoją muzykę. Padło pytanie, czy wtedy właśnie John Powell grał na tym hiszpańskim instrumencie perkusyjnym, cojón. Na którym grał wczoraj, to na dla tych, których wczoraj nie było. Grał wczoraj właśnie podczas koncertu. I powiedział, że no niestety nie, na pewno wyszłoby dużo lepiej, bo słabo gram na altówce, jeszcze gorzej na fortepianie, a musiałem grać na fortepianie i to, przyznam, było niełatwe, chyba jedno z najbardziej stresujących doznań mojego życia. Okay, so that was one of the most stressful moments. What's been one of your most inspiring moments writing music and all the, you know, related areas? Well, the other John Williams story I like to tell is that... Are you still in touch? Not really, no. I mean, I send him, you know, an email just saying happy birthday and things. But I think he remembers who I am. You know, in Poland, you would have one thing more in common. We have name days, so St. John's Day would be when you both send each other the name day card. Okay. But the one that I always tell people is that I was recording another score at Fox, and John Williams was next door mixing Star Wars, the last one, and decided to pop in to visit, which was very exciting. And for that score, Call of the Wild, I had recorded a lot of orchestra and choir, big, wonderful, lush things, great. The day he decided to walk into the studio, I was recording 12 banjos. Dobrze, a więc opowiedziałeś nam o swoim najbardziej stresującym przeżyciu, a jakie było to najbardziej inspirujące, jeżeli chodzi o pisanie muzyki i wszystko inne, co z tym związane. Padło też pytanie o to, czy utrzymujecie kontakt z Johnem Williamsem. No i raczej nie, czasem wyślę mu maila, na przykład składając życzenia urodzinowe. Później padł komentarz dotyczący imienin, ale może to już faktycznie pominimy. Dobrze, to co chciałem jeszcze Państwu powiedzieć a propos Johna Williamsa. Zdarzyło się kiedyś tak, że nagrywałem muzykę do kolejnej z moich ścieżek filmowych w Studio Fox, a zaraz obok był John Williams, który miksował swoją muzykę do Gwiezdnych Wojen i wpadł do mnie do studio. Ta muzyka, którą stworzyłem do filmu, to była wspaniała, bogata, pełna muzyka, cudowna orkiestracja, orkiestra, chór, ale w dniu, kiedy akurat postanowił mnie odwiedzić, ja nagrywałem muzykę na 12 banjo. What's wrong with 12 banjos? That's what I said to John. A co jest nie tak z 12 banjo? No, o to samo zapytałem Johna. What was his answer? The joke doesn't work if you carry on. No tak, jeżeli nadal będziemy ciągnąć ten żart, to on przestanie działać. That's the problem with jokes. But I'll try to carry on another joke. You know, yesterday you showed us the most beautiful toxic frog in the world. And she's here somewhere as well. She's here somewhere. Do we have Holly? Yes, Holly is here. A big round of applause. Tak, proszę Państwa, wczoraj podczas koncertu została nam przedstawiona najpiękniejsza, jadowita żaba z możliwych. Jest dzisiaj z nami. Holly said yes, witamy. So there's an opportunity now for me to say that there is a possibility to give an answer to it and to make from this aria a duo of two arias and an answer. Do you know which pop song can be a very good answer to that? There's this poisonous frog and there's the cockatoo answering in the voice of Alice Cooper, Poison. Yeah, okay. I mean, my Alice Cooper is a little rusty these days. Tak, tutaj jest nawiązanie do tego duetu, który nie może mieć miejsca w filmie, gdzie mamy żabę, której usta przepełnione są jadem, dlatego nie jest w stanie pocałować swojego kochanka. No i tutaj Piotr zasugerował, że mamy rozwiązanie w postaci muzyki Alice Cooper Poison, czyli właśnie trucizna.
Okay, I believe that this is, to quote yesterday's Englishman in, not really New York, but in Krakow, apologizing for the awkward word I've conducted this interview. I quote, "Awkward things must come to an end," and this is where I believe my questions should come to an end, and we've got about 5 minutes, yes, to ask people from the floor. I believe that gives us two very short questions. Proszę Państwa, teraz zacytuję Anglika, no być może nie w Nowym Jorku, ale z Los Angeles. Powiedział tak, że wszystkie niewygodne i dziwne rzeczy muszą się zakończyć, tak więc ja w ten sposób też Państwu dziękuję. Wydaje mi się, że zostały nam jakieś dwa, może dwie, trzy minuty na zadanie pytań. Okay, hello. So I have one question because I once saw you were at Hollywood Roundtable and there was like a question. Do you like, for the composers, like, do you like to listen to film music on your free time? And I remember, to quote it correctly, your answer, it was, fuck no. So, so my question is more also watching at your work with the Requiem, do you even can imagine that you will not compose like film music in the future, and how the term film composer is for you offensive? And do you would rather prefer to be called composer and be not remembered like film composer, but like famous composer? Thank you very much. Widziałem kiedyś taki wywiad z tobą, to był taki okrągły stół kompozytorów i muzyki filmowej i padło pytanie, czy kompozytorzy lubią słuchać muzykę filmową i pamiętam, chcę tutaj dosłownie zacytować twoją odpowiedź. Absolutnie nie. Po angielsku brzmi to fuck no i może tak to zostawimy, proszę Państwa, wszyscy rozumieją. A wczoraj z kolei... A mamy dzieci w sali? Dokładnie tak. A wczoraj wysłuchaliśmy Twojego Requiem i chciałem się zapytać, czy dla Ciebie w ogóle to określenie kompozytor muzyki filmowej bywa obraźliwe? No być może chciałbyś po prostu być określany jako kompozytor wspaniałej muzyki. So I'm going to use this forum to apologize wholeheartedly. I do tend to swear sometimes, and I apologize for that. And do I like film music? Of course, I love some film music. It's been everything to me. And there's particular pieces which I was saying this morning to somebody, feel like they transcend film for me. They transcend the story they're written for, and they become music in the, and as loved by me as any other piece of music that was never intended for film. So I've been very lucky to write in film, and I think it taught me a lot of important compositional technique, not just musically, but storytelling. So I like to think that I'm reaching into my experiences of film music, and that's going to make my other compositions better as well. Dobrze, tak więc tutaj oficjalnie przed Państwem przeproszę z całego serca za to, że faktycznie czasem zdarza mi się przeklinać. A jeżeli chodzi o pytanie, czy kocham muzykę filmową, zdecydowanie tak, jest to dla mnie absolutnie wszystkim. Wydaje mi się, że czasami są to naprawdę takie transcendentne dzieła, które funkcjonują niezależnie, jak gdyby nigdy nie zostały napisane dla konkretnego filmu. Ja mam po prostu wielkie szczęście, że mogę komponować muzykę filmową i wykorzystuję tę specyficzną technikę opowiadania historii, tworząc też inne dzieła muzyczne, także wykorzystam z tego doświadczenia, żeby moja inna muzyka była jeszcze lepsza. Hello, short question. Sorry. Yeah, no problem. Short question. What happened to the chicken yesterday after concert? What is story of chicken? Dobrze, to będzie bardzo krótkie pytanie. Co się stało z tym kurczakiem, którego widzieliśmy wczoraj podczas koncertu? Jaka jest historia kurczaka? That's a very good question. And I would like to apologize to the chicken. What happened to the chicken? I'm honestly not sure. I am a vegetarian, so I did not eat it. I have cats, and I have dogs at home.
that will be waiting for me to take it home to them, if I can get it through international customs. But it's fine. It's fine. It's very happy. It took a bow, I believe, and Somebody helped. Yeah, it's on a world tour. It's actually in the world of Hans Zimmer tour. Kurczak ma się świetnie. Bardzo przepraszam za tego kurczaka. Nie, no nie wiem, co się z nim stało. Jestem wegetarianinem, nie zjadłem go na pewno. Gdybym był w domu, to zapewne moje koty i psy czekałyby na tego kurczaka. Ale nie, nie, kurczak ma się ok, jest szczęśliwy, tak naprawdę ukłonił się. Wydaje mi się, że ktoś nawet mu w tym pomógł. A właściwie to wydaje mi się, że odbywa teraz międzynarodowe tournée. Tak, tak, on jest częścią tournée World of Hans Zimmer. A wczoraj, tak jakieś 15 minut po koncercie, flecistki z Sinfonietty Krakowi robiły sobie z nim jeszcze zdjęcia w kuluarach. Mam co najmniej dwie kopie, także mogę pokazać, jeżeli ktoś mi wierzy. Oh, hello there, Master John Unlimited Powell. I have a question about Star Wars. I'm actually a fan. How much freedom did you have composing music for solo Star Wars story? Because I re-listened to this maybe, I don't know, 40 times, and I'm addicted to this track. I would like to know, because obviously you've had the privilege to pick the music that was done by John Williams in previous movies. You also toyed with the prequels by the end, which I love. I love Duel of the Fates. But all of your music that you did for this movie is actually, I think every piece of this music is is different. So how much freedom do you have in making? Pytanie o to, ile swobody dostałeś w przypadku pisania muzyki do Gwiezdnych Wojen. Jestem absolutną fanką tej muzyki, przesłuchałam ją, no nie wiem, setki razy, ale faktycznie ta muzyka stworzona przez ciebie do Han Solo jest zupełnie inna. Tam mamy mnóstwo różnych fragmentów. Tak więc, no właśnie, pytanie o stopień swobody. So, freedom is a very good word. Obviously, I could have the freedom to write anything I wanted, but I would be fired. Or I could have the freedom to write nothing but sounding like John Williams. But I think that would have been the wrong thing to do for that movie. I felt that everyone was trying to move the world a bit. I think in a way that, you know, Mandalorian really proved that very well. So it was an experiment, I think, for everyone to see if we could stretch the world a little bit. So they were encouraging me to you know, be a little less like John Williams. And that was okay, because it's very hard to sound like John Williams for too long, you know. Dobre pytanie o wolność, o swobodę. No oczywiście mogłem napisać cokolwiek, ale wtedy byłbym po prostu zwolniony, zwolniono by mnie. Albo mogłem napisać coś bardzo podobnego do Johna Williamsa, ale to wydaje mi się także nie pomogłoby temu filmowi. A tutaj mieliśmy takie poczucie, że ten świat się zmienia, rozszerza, zresztą Mandalorian to udowodnił, tak więc starałem się być jak najmniej podobny do Johna Williams. I ostatnie pytanie. Okay, hello. First I'd like to say that you were absolutely the greatest host I have seen in a concert. Your comments were absolutely hilarious and it made the whole experience even better. And I would like to elaborate on one of the things you showed us on the cards, which was about the directors and producers and about Disney. So we already know that you were a bit hard on them. We kind of understand why. but I would like you to tell us about your best collaboration and best director-composer experience you had and why.
Przede wszystkim chciałabym podziękować za wczorajszy koncert. Naprawdę był pan najlepszym prowadzącym, jakiego kiedykolwiek widziałam. To był wspaniały wieczór, bardzo zabawny, świetnie się tego wszystkiego słuchało. No i tam pojawiła się taka informacja dotycząca reżyserów i producentów. No to nie był zbyt miły komentarz dla tych, którzy nie byli na tym koncercie, powiemy, że po prostu John powiedział, że producenci i reżyserzy czasami bywają dupkami. Dokładnie tak to określił. Więc chciałabym zapytać właśnie o te współpracę. Jakie były najlepsze przykłady takiej współpracy? So I do make jokes, you know, so I stretch the truth. I've noticed. And the truth is that there's been very few people I've really worked with who are objectionable. And the thing you have to remember is that the pressure on me, which is, as I said earlier, is what I get paid for, the pressure on the directors and producers is 100 times what the pressure on me is. So the thing with directors is to try and remember that they're trying to find the right thing, the best way of making the film work. And music is a very, very hard thing to talk about. So, yes, it's sometimes hard, it's sometimes stressful, but generally I've always found that if I and my ego understands what my role is, it goes much better. And so as I get older, I think I'm getting better at that part of the job. Thank you very much. Now, I've been asking you different questions, and now I want to ask you to sign the record that's precisely in front of you. It's a record that belongs to RMF Classic, and they play your music to the whole nation, to the whole Poland from it. And while John is signing, let me tell you, John was explaining yesterday the difference between the good music and the great music. He forgot to say that the great music is the one that John Powell writes. A big round of applause for John. Thank you. I teraz, proszę Państwa, kwestia już czysto techniczna. A mamy dość mało czasu, ponieważ nasz gość będzie musiał przejść dalej. Podpisujemy tylko i wyłącznie z tej strony. Z tamtej strony stawiamy się w kolejce. Podpisujemy maksymalnie 3 rzeczy. Podchodzimy pojedynczo. Jakieś, ja specjalnie skróciłem pytania, 15 minut, myślę, będziemy mieć na to. Zaczynamy od tej takiej czarnej, nie wiem jak to nazwać, zagródki, wygródki. So thank you very much. Now you're a part of the fold of RMF Classic and KBF, Krakowskie Biuro Festiwalowe, and the Municipality of Kraków, who organized the Krakow Film Music Festival. Thank you. Thank you.
sobie. To nie jest photo opportunity, to jest podchodzimy, dajemy i jakbyście ustawili drugą skrzynkę na tym. Skrzynkę na skrzynce będzie mi łatwiej podpisywać, nie będzie się musiał płacić. Thank you.
Króciutki komunikat do wszystkich ustawionych w kolejce. Bardzo prosimy trzymać tutaj w miarę możliwości szybkie tempo. Nie robimy zdjęć, jest to sesja podpisywania autografów. Chodzi o to, że mamy bardzo ograniczony czas i trzeba po prostu to jakoś przyspieszyć, żeby jak największa ilość z Was dostała wymarzony podpis. Short information for everybody standing in the queue for the signing session. It's signing session only. Please don't make photos. Let's keep it quick, okay? Because the time is very short. Can I ask you for screen? I don't know if it's the first time I've
każdy telefon będzie dychał. Pan ci śmiał, to dwie. Troszkę inaczej jest zaraz. No, 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 no,
Byliśmy kiedyś. Nie miałem okazji pracować. Ale to nie tego, co myśmy zrobili. No to też byłem. Yes. Hmm? Sure.
very good. Proszę Państwa, zachowajmy w miarę wartkie tempo, ponieważ zostało jeszcze około 5 minut. Więc prosimy nie robić zdjęć, podawać rzeczy do podpisania. Quick information for non-Polish speakers. Let's keep it quick, no photos, there's 5 minutes left. Thank you.
Proszę Państwa, został czas na, powiedzmy, ostatnie dwa autografy i będzie się kończyła już ta sesja. Przykro mi, to nie jest zależne ode mnie. Wkrótce będzie się odbywała próba do dzisiejszego koncertu, dlatego niestety pan John Powell musi się udać w inne miejsce. No dobrze, jeszcze minutka. Proszę zachować wartkie tempo. Bez zdjęć prosimy, nie ma już czasu na to. Mama, no pić.
Иди ты поставить. Иди с поля и автограф поставить. Подожди. Как твой завод? Артем и Полина. Полина и Артем. Hello. Okay.